Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że moje kucyki są krzywe. Ten jakoś opadł, a ten jest za wysoko. Dobra, nie zwracajcie na to uwagi. Nie zwracajcie. Dzień dobry! Cześć, witajcie kochani na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że znowu ze mną jesteście. Dzisiaj filmik jest krótki, ponieważ będzie to filmik tylko i wyłącznie z rozdaniem i z pytaniami do Q&A, bo kilka osób prosiła mnie, żebym znowu zrobiła Q&A i stwierdziłam, że w sumie dobra, to jest dobry moment, żeby zrobić Q&A, ponieważ naprawdę od tego czasu przybyło was ponad 1000? No, ponad 1000, bo robiłam to prawie 8 miesięcy temu, robiłam Q&A 8 miesięcy temu i naprawdę od tego czasu was dużo was przybyło, więc słuchajcie, jeśli macie ochotę jakieś pytanko mi zadać, to tylko i wyłącznie pod tym filmem i pamiętajcie, żeby umieścić przed pytaniem taki nawias kwadratowy bądź jakikolwiek nawias i w nawiasie literkę P, żebym po prostu wiedziała, że to jest właśnie pytanie do Q&A, które no, które po prostu będę niedługo robiła. Ogólnie tak się zastanawiałam, do kiedy możecie mi zadawać pytania. Myślę, że do... do 14 marca może, dajmy sobie 2 tygodnie na takie zadawanie pytań i ja później po prostu po tym czasie wybiorę kilka, albo powiem na wszystkie, nie wiem, w zależności ile ich będzie i po prostu poznacie mnie lepiej. Dobra, słuchajcie, także ja już więcej nie gadam, przejdźmy do losowania, tak? Bo po to dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, na losowanie. To zapraszam. Powodzenia wszystkim w ogóle. Dobra, może ten. Okej. Odstawmy na bok. Moje was groły. Ja jeszcze oczywiście dam jakby tutaj w rogu twój nick taki ładniej napisany niż ten moje bazgroły, żeby po prostu było wiadomo, kto dokładnie wygrał. Więc bardzo wam jeszcze raz dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Będą też inne konkursy, także się nie martwcie. O, muszę otworzyć kotu balkon, bo strasznie się domaga, żeby wyjść. No masz. No chodź, wychodź, proszę bardzo, ale jest zimno, zimno jest. Dobra, także słuchajcie, jeszcze raz przypominam o możliwości zadawania mi pytań. Po prostu napiszcie P w nawiasie i później pytanie, żebym wiedziała, że to jest pytanie na Q&A. Także bardzo, bardzo wam jeszcze raz ślicznie dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Zaglądajcie do mnie, bo teraz, jutro pojawi się nowy film, będzie to recenzja mangi Słyszę Twój Głos oraz w sobotę planuję dodać recenzję książki Cinder, którą ostatnio przeczytałam. Bardzo mi się podobała i chciałam się po prostu z wami podzielić tą książką, że tak powiem. I też na dniach już będzie... Boże... podsumowanie miesiąca, czyli podsumowanie lutego. Też niedługo właśnie zabiorę się za nagrywanie, bo mam dużo, dużo do opowiadania, bo wyczytałam mnóstwo mang i sporo książek. I co? I to chyba wszystko już? Tak? Dobra. To w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ściskam was bardzo, bardzo mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!